Azji. Pozdrawiam wszystkich dobrych ludzi i moich krytyków. W ostatnim live'ie, który odbył się w sobotę, jak zwykle, dziękuję wszystkim za przybycie. Bardzo fajnie mi się rozmawiało tam. Miałem zapytanie od Trojana, kim jest Sebutek? Także tam powiedziałem, że nagram. No to jesteśmy w temacie Sebutka dzisiaj, specjalnie dla Trojana. I Kruszynę, też pozdrawiam serdecznie Kruszynę, jego córkę, bo też było tam zapytanie właśnie o naszego Sebutka. O Sebutku poruszyłem już temat, bo Sebutek był jednym z bohaterów biografii, która w tamtym roku wyszła. I mogę wam wrócić troszkę. To Sebutek. Sebutek był na początku kolegą Rada. Jeszcze zanim Rado przyjechał do mnie, to oni już się znali. I Sebutek pomagał Radowi na zasadzie jakiegoś pada, czy tam iPada wysłał mu, czy lapka, coś w tym stylu. A w zamian Rado rozkręcał mu kanał, bo Sebutek mechanik, gdzie nie mi oceniać mechanikę Sebutka. Jak tam u mnie w komentarzach było, że taki czy nie taki, to nie mi oceniać, bo ja się nie znam na mechanice. Ale tutaj dobrze im szło, powiem wam szczerze, z Radem i Sebutkiem, bo Sebutek miał plan na początku taki, żeby osiągnąć no te 1000 subskrypcji i żeby zacząć nagrywać na swoim kanale jego mechanikę. Gdzie pomysł całkiem dobry, jeżeli masz fach w ręku, czemu nie? Są kanały mechaniczne. No ale oczywiście między nimi wyszła kosa. Na zasadzie takiej, że Rado tam przebujał tego laptopa, czy co to było. No i Sebutek się wpienił. Jak się wpienił, to zaczął nagrywać rozmowy z Radem. I te rozmowy zaczęły wylatywać w internet. Oczywiście była wojna jak 102, jak zwykle. No ale później znowu się pogodzili i znowu razem zaczęli pracować. I nagrywać na zasadzie takiej, że Sebutek jechał tam po kimś. Zawsze brał materiały od Rada. No i co? Lecieli. No jak ludzie mówią w internecie, że Sebutek jest jak nietoperek albo chorągiewka, no to po prostu on się bawi tym internetem, tym YouTube'em i szczerze mówiąc to ma wyrypane, co ludzie o nim mówią. Jedno co mnie tylko zastanawia, dlaczego nigdy nie ma żadnych komentarzy tam, a ma je włączone i ich nie usuwa. No ale to widocznie grupa ludzi nie chce po prostu komentować. A na obecną chwilę Sebutek znikł na jakiś czas, bo tam jechał po jak to okraść, baranie, Rado, bo był nieźle napieniony. Wojnę też miał z Mareckim i Jasem. To tak jak zwykle, nasza telenowela YouTube'owa. I doszło do takiego momentu, że Sebutek przeprosił ich tam. Strasznie mocno. Ale później znowu się obudził po jakimś czasie i zaczął kombinować, że trzeba odpalić się. No i odpalił się chłop, trzeba mu przyznać, odpalił się. Tylko że tak się odpalił, że widać, że wziął stronę Rada, bo te nagrania barana z imprezy i w ogóle, no to tak szczerze mówiąc to Rado to ma, nie? Oni od zawsze to pracowali z sobą, no to tutaj znowuż troszkę chorągiewka, no ale cóż tu mówiąc, do Sobótka ja osobiście nic nie mam, bo dla mnie on jest śmieszny, no po prostu nie liczy się z własną opinią, z opinią innych i w ogóle, ale lubi strasznie dym. I tutaj mój poprzedni live spowodował to, że wszyscy zaczęli się odpalać na tym internecie, gdzie ja nie chcę tego, żeby ludzie w ten sposób się odpalali jak Sebutek. Bo Sebutek odpalił się tak, on tego filmiku już nie ma, ale tak się odpalił, że pojechał po baranie, jak po burej suce. I co było najlepsze, tam ten filmik trwał chyba ze 2 czy 3 minuty. Jechał po nim, a na końcu, dobra, ja jestem najebany, idę spać. No, to do Sebutka tutaj. Sebutek, jak nagrywasz na kogoś, to nie bądź pijany, chłopie, bo później dostajesz właśnie zawiasy na kanale. Gdzie, jak widzisz, to baran się uparł na ciebie i cię zgłaszał za byle co. Także mam nadzieję,
że będziesz to troszkę lepiej nagrywał. Aczkolwiek ostatnio widziałem, że tam zacząłeś robić Jarek.b, jakieś odcinki, trudne sprawy i te sprawy. W tym momencie powiem ci, że w ten sposób nawet to wygląda. Ale jak tam szorujesz tymi wszystkimi kaha, hu, to akurat mi się do końca nie podobało. Ale masz grupę widzów, którzy lubią taką zadymę. Ja stwierdziłem, że będę to inaczej nagrywał, bardziej kulturalnie. Bo jakby nie było, to też mogą mnie dzieci oglądać. A że nieraz mi odstrzeli, no to jesteśmy tylko ludźmi. Ale mi odstrzela po trzeźwemu. Ja nie muszę pić, żeby się spienić. I co tu jeszcze mogę powiedzieć o tobie, Sobutek? No, powiem ci, że szczerze, to ja cię nawet nie znam tak do końca. Tam kilka razy w tamtym roku rozmawialiśmy. Poza kamerami jesteś normalnym człowiekiem, który ma jakieś tam sukcesy z tą mechaniką, w swoją pasję poszłeś. No, ten YouTube, nie wiem po co ci tak do końca ten YouTube, ale widzę, że to odskocznia od normalnego życia i bawrania się w smarach. Także jak najbardziej, ja cię zachęcam do nagrywania, ale nagrywaj to bardziej kulturalnie, o tak bym powiedział. Bo ja nie chcę być tym sprzęgłem, które wszystko odpala na tym internecie i później wszyscy dziwnie jadą. To możemy bawić się w telenowele jak najbardziej. Po to tu jesteśmy, żeby zabawić widzów. Ale troszkę z luzu z gazu i delikatniej, nie? Żebyś miał ten swój kanał, niech ci się tam rozrasta. Ja jak zawsze życzę każdemu sukcesów. No i co? Chyba na tyle będzie o Sobutku na razie, bo ja nagrałem na niego już konkretny odcinek biografii i nie widzę powodu, żeby to toczyć, a tu po prostu odpowiadanie jest na pytanie, czyli Sobutek lubi ustawki i trzeba przyznać, że ma mały kanał, ale subskrypcje, nie subskrypcje, tylko wyświetlenia. Na ostatnich filmikach to nawet po 10 tysięcy subskrypcji ma. Wyświetleń. To wam powiem, że tam ludzie wchodzą i oglądają. I lubią, jak on tam szoruje po tych ludziach. Wiadomo, dym się dobrze sprzedaje na internecie. Przebutek jeszcze tam reklam nie ma podłączonych, także nie zarabia na tym kanale. Ale co do niektórych uciera im nosa, że mały kanał, ale ludzie go oglądają. I tak jak pododajecie sobie wszystkie filmiki, to może się zrobić całkiem niezłe wyświetlenie z tego wszystkiego. Także co do tych małych kanałów, to jak ich jest wiele, to potrafią niezłego szumu narobić na internecie, powiem wam szczerze. I ja tropię wszystkie te kanały, patrzę na nie, oglądam. I jak widzę coś ciekawego, to opowiem o tym. A jeżeli macie jakieś zawsze pytania na tych live'ach u mnie, co coraz zaczyna lepiej iść, to jak najbardziej będziemy poruszać, później ja sobie zanalizuję tą osobę i wam opowiem to swoimi oczami. Bo jakby nie było, lubicie oglądać telenowele i dostajecie po prostu szybki skrót, żeby było, żebyście nie musieli wszędzie latać i byli na bieżąco, nie? Także tutaj zapraszam do Azji, na telenowele Azji Express. Ja już zaczynam się śmiać z tego wszystkiego, bo nie mogę. No ale bardzo fajnie mi się z wami pisze, rozmawia. Dziękuję, że jesteście ze mną. No i co? W następnym odcinku jedziemy dalej. Czyli jak zawsze komentujemy, ja tam wpadam do was, sobie porozmawiamy co i jak. Subskrybujemy, łapki góra w dół. I oczywiście zapraszam na Michę Łoziego. Tam jest właśnie mój nowy kanał o gotowaniu, gdzie będą live'y, takie jak ten ostatni pod końcówką, z tematyką różną. Będziemy się śmiać, muzyczka, ogniska. Po to właśnie jest YouTube. Żeby nie brać tego do końca na poważnie, bo można włosy stracić, ale można to pooglądać i całkiem nieźle się pośmiać. I tu mam całkiem dobre grono osób, które się nieźle śmieje z całej tej brazylijskiej telenoweli. My zrobiliśmy to imigracyjną telenowelą, można powiedzieć, bo każdy z nas w innym kraju siedzi, a wszyscy z Polski jesteśmy. Ale dobrze to idzie. Tylko żeby ci twórcy i youtuberzy nie wieszali tak na sobie tych psów, tak drastycznie, nie? Bo to nie o to chodzi. Tu chodzi,
żeby wszyscy znaleźli coś dla siebie. I u mnie. Dlatego macie dwa kanały, żeby wam się nie komplikowało, a będzie się niezła zabawa działa na obu. Także dziękuję serdecznie za dzisiaj i zapraszam ponownie. Na razie.